psotnych przysmaków. Piękna, ale się trus dziwi. Tak strasznie w niej wyglądam, że na bank ją przestraszę. Bazyli! Mam cię! Gdybyś był budynką, dostałabym kąsek. To był niezły skok. To o niczym nie świadczy. Jestem kotem. Ale moja maska też jest niezła, co nie? Uga, buga, buga, buga. Ma być trochę strasznie, czy tylko śmiesznie? Bardzo zabawne, tru, ale... Sprawdźmy, komu budynki dadzą dzisiaj więcej smakąsków. Haha, chodź, tru! Przestraszymy kilka budynek. To tylko Gryzelda i Fruity. I nie mamy budynkowych masek, więc dlaczego się bałeś? Nie bałem się. Zwyczajnie nie spodziewałem się, że zobaczę was tam. O, super, ciebie też miło widzieć, Fruity. Dzięki. Hej, a właściwie dlaczego wy tam staliście? Chyba nie boicie się pójść nad dniowe moczary sami? Co? Ja? I strach? O, nigdy. Ja przyszłam tu, bo pomyślałam, że wy możecie się bać. I widzę, że tak właśnie jest. Ale powinniśmy pójść, zanim zrobi się zbyt ciemno. Dla dobra naszego Bazylego. Poważnie? I zanim znikną wszystkie smakąski. Słusznie! Czekamy jeszcze na Zi. Zaprosiłam go, żeby poszedł z nami. O, świetnie! Nikogo jeszcze nie przestraszyłem. Może uda mi się chociaż Zi. Tru, nareszcie mi się udało. Powinnaś zobaczyć jego skok. Skoczyłem, fakt, ale według mnie Bazyli skoczył wyżej. To o niczym nie świadczy. Jestem kotem. Skoro wszyscy są rozgrzani, nadbudynkowy staw marsz! I popyszne smakąski! Tru, nie widzę tu żadnych smakąsków. Może powinniśmy wrócić jutro, wiesz, jak już będzie słonko. Bazyli, smakąski dojrzewały w budynkach 12 miesięcy. Nie chcemy przegapić jedynego dnia, gdy się je zbiera. Pomyślałem, że łatwiej byłoby je znaleźć. Rety, ale numer. Spójrzcie, zapalają się. To znaczy, że smakąski już dojrzały. Tak! Czas zacząć smakąskobranie! Pierwsza! Smakąsek, proszę. Gryzeldo, musisz najpierw coś dla tej budynki zrobić. Pamiętasz? Wtedy dostaniesz od niej kąsek. Mam coś zrobić? Możesz ją przestraszyć, rozśmieszyć albo zrobić jakiś trik. Jakiś trik? O, okej, wiem już, co dla niej zrobię. Usiądź i poproś budynkę o smakąsek, Fruity. Uda ci się. Siadaj, proś. No dalej, o tak. No proś, Fruity. Brawo, Gryzeldo. Co? Nie, ja wcale nie prosiłam. Ale pierwsza mam smakąsek. Dzięki, budynko. Twoja kolej, Zi. Cóż, wydaje mi się to być dość banalnym zadaniem. Zabawię cię teraz tańcem, który ucieszy twoje piękne oczy. Ła! Ła! Ty tak? Nie? Znam też inne kroki. Bu! Rety! Jest! Amatorzy, zaraz wam to zademonstruję. To idzie tak. Uga, buga, 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 buga! Parem pim pam puru pa 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 pu puru pu pu para puru pu puri pa bu bu pa pa la 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 la. Widzicie? Tak właśnie wygląda smakąskobranie. Spójrz na te wszystkie pyszne smakąski. Stop, stop, stop. Chwila. Wiesz, że trzeba oddzielić smakąski od zielonych, psotnych przysmaków? Znasz to.
Socznych przysmaków nie je się, bo potem dziwnie w buzi jest. Myślałem, że to zwykły żart. Nie, ależ skąd? Jeśli zjesz psotny przysmak, stanie się z tobą coś dziwnego. Smakąsek? Psotny przysmak. Smakąsek? Co jest nie tak z tymi psotnymi przysmakami? A jeśli one są tak naprawdę lepsze niż smakąski, to możliwe. Nie sprawdzaj, Bi. Ich się po prostu nie je. Każdy mieszkaniec to wie. O, w sumie to tych smakąsków jest cała masa. Dobry, dobry, psotny, psotny. Dobry, 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 psotny, psotny. Skończone! Ale co my teraz mamy zrobić z tymi psotnymi? Zaniesiemy je jutro z powrotem i rozrzucimy pod budynkami. Psotne przysmaki pomagają im rosnąć. O, one są dobre dla budynek, ale nie za dobre dla ludzi i kotów. A może te budynki chcą odzyskać najlepsze kąski? Wyglądają kusząco. Lepiej odniosę, żebym ich nie zjadł. Pa, psotne przysmaki. Do zobaczenia. Co ty tam robisz, Bi? O, nic. Ja tylko zostawiam psotne przysmaki na dworze, żebym ich sam nie próbował zjeść. Dobry pomysł, ale lepiej, żeby żadne stworzenia ich nie znalazły. Mogą nie znać tej rymowanki. O, słusznie. Zdecydowanie nie chcemy, żeby zjadły je jakieś stworzenia. Bo może zdecyduję, że pierwszy chce je zjeść. Teraz co kombinujesz? Chcę schować moje smakąski, żeby mnie nie kusiło, żeby też je pożreć. Przynajmniej nie wszystkie naraz. Obi. Już! Nie będę was teraz widział i ciągle myślał o jedzeniu. Aż nie zgłodnieję gdzieś w środku nocy. Wtedy będę miał was pod ręką. Hej! Cześć! Yeti, nie! Tych psotnych przysmaków nie powinno się jeść. Wszyscy o tym wiedzą! Mniam? Nie, nie. Jeść? Nie. Tak! Ani mi się... Dobra! Wiedziałem, że są dobre. Rety! Stru miała rację. To było dziwne. On zabrał moje psotne przysmaki! Bazili, gdy byłeś na górze, słyszałeś wycie? Wycie? Niby jakie wycie? No, takie wycie jak... Au! A może au? Nie, to przypominało... Właśnie to! Bazili, gdzie są twoje psotne przysmaki? Zabrał je Yeti. Bazili! Położyłem je pod oknem, a on tam na nie czekał. Kocie słowo. O nie, zjadł je? Zachowywał się dziwnie? Jednego zjadł, a potem zrobił tak. Jakoś tak. To nie tak źle. I zrobił się zielony. Zaświeciły mu się oczy, a uszami zrobił... A potem zawył i zeskoczył z dachu. Wspominałem o zielonym? Okej, to już jest źle. No, tak, to on. I teraz biegnie do tęczowego miasta i ma moje psotne przysmaki! Więc i my tam biegnijmy! Szybko, Bi! Nie powinno być go trudno znaleźć. Przecież jest wielki i zielony. I chyba lubi sobie powyć. Jest gdzieś tam! Nie, to ktoś inny. Widziałaś? Co im jest? Spójrz, jest tych więcej! To wszystko przez jeden psotny przysmak? Hej, ten ktoś nie jest zielony. Może nam pomóc. O, jaki mały niebieski smakąsek. Jaki smaczny jesteś w środku. A? A, smaczniejszy niż myślałem. Hej, toż to był wilczy kęs! Nam, nam! Przez niego mieszkańcy zjadają psotne przysmaki! I robią się zieloni! I zaczynają zawodzić! Tru, Bazyli, czy widzieliście te wszystkie zielone wyjce w mieście? A? O, zielone wyjce!
się tutaj dzieje? Tak samo było, gdy ostatnio ktoś zjadł psotny przysmak. Dlatego miliony lat temu osobiście stworzyłem tę rymowankę. Psotnych przysmaków nie jecie, bo potem dziwnie w buzi jest. Sądziłem, że wszyscy już zdają ją na pamięć. Tak, jasne. Wszyscy wiedzą, że psotnych przysmaków się nie je. Jakby inaczej. Zielone wyjce podstępem skłaniają innych, by jedli psotne przysmaki. I przez to jest ich coraz więcej. Rety! Obawiam się, że tak właśnie jest. Co teraz zrobimy? Trzeba zmusić wszystkie zielone wyjce, by zjadły psotny przysmak. Wtedy staną się na powrót sobą. Chyba damy radę. Jest tylko jeden problem. Jeśli wciąż będą wyjcami, gdy nastanie pełnia, zostaną nimi na zawsze. Big, trzeba to naprawić. Migiem. Potrzeba nam życzeń. Kłębuszko! Do drzewa życzeń! Powodzenia! Smakąsek, smakąsek. O, psotny przysmak. Co? O, cześć wam. Smakowały wam smakąski? Wielki problem! Przez przypadek jeden yeti zjadł nam psotny przysmak! Tak! Nam! O nie! Czy zaczął potem dziwny taniec, zzieleniał i zaczął wyć? Skąd wiedziałeś? Psotnych przysmaków nie je się... Bo potem dziwnie w buzi jest. Nieważne. Wszyscy to znają. Okej. Czaję bazę. I teraz przeróżni mieszkańcy zostali zmienieni w zielone wyjce. Wszędzie biegają i zarażają innych zielonym wyciem. Wyobraź sobie ten hałas, gdy wszyscy auuują. Tęczowy król mówił, że musimy je odmienić. Zanim nastąpi pełnia. Co nastąpi niedługo, a trzeba złapać tylu wyjących mieszkańców i będzie ich więcej i więcej i więcej i więcej. Okej. Usiądźmy i pomyślmy. Dobrze, Tru. Jak drzewo życzeń może ci pomóc? Musimy zebrać wszystkie wyjce tak, byśmy sami nie stali się zieloni. Jeszcze przed pełnią. I jakoś zmusić każdego z nich do zjedzenia smakąska. Oj, to nie będzie łatwe. Drzewo życzeń wysłuchało cię, Tru. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Proszę, 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 proszę. Proszę cię. Tru, te życzenia są ekstra. Ciekawe, co życzopedia powie nam o ich mocach. To jest bańko. Cześć, bańko. Bańko jest jak wrota, przez które można przejść i być chronionym swoją własną bańką. To powinno nas ochronić przed wyjcami. Następny jest lecioł. Jak się miewasz, lecioł? Lecioł to wyrzutnia. Może wysłać wszystko w powietrze. Super, to będzie bardzo przydatne. Na bank. Jako ostatni będzie dzieliś. Lubi się dzielić. Cześć. O, niech zgadnę. Dam radę. Pomoże w dzieleniu się z innymi. Naturalnie. Nie bardzo wiem, jak go wykorzystam. Ale przyda się na bank. Zuzi za, wszyscy na miejsca. Dzięki, Zi. Nie ma za co. Powodzenia. Pamiętajcie. Psotnych przysmaków nie je się. Tak, wiem. Tam jest. Cześć! O, masz niezły budynkowy kostium. O, jaki słodziak. To jest mega
dziwne. O, jest kolejny! Cukierki dla mnie? O, bardzo chętnie! Jak my mamy ich wszystkich gdzieś zebrać? Patrz tam! Chcą złapać Gryzeldę! Nie zbliżać się, wy zielone dziwaki! Nie boję się was! Wcale tak bardzo! Gryzeldo, trzymaj się jakoś! I nic od nich nie bierz! Nie, Fruity! Nie bierz! Nie bierz! O, nie! O, nie! Zielony Fruity! To było do przewidzenia. Nie poradzimy. Pora na pierwsze życzenie. Zinzazu, chodź no tu. Opuść się, Bańko. Życzenie działa już. Bańko, ochroń nas przed zielonymi wyjcami. Jesteście gotowi? Jejku, aby to wyszło. Na. Te dzisiejsze dzieci. Bańko, spisałeś się. Jesteśmy cali. Te zielone wyjce nie zmuszą mnie do zjedzenia tego czegoś. Ale zostanę w tej bańce jeszcze trochę, jeśli można. Sama. O, tęsknię za Fruitym. Ale on jest zielonym wyjcem. Jak niby go odmienimy? Może spróbujmy użyć smakąsków, żeby go oszukać. Hej, Fruity! Masz Fruity! Brawo, Bańko! Wracaj na miejsce! Teraz musimy jeszcze tylko odmienić mieszkańców. Ale księżyc już prawie pełnia! A prawie wszyscy w tęczowym mieście wyją i są zieloni! Bez góry smakosków się nie obędzie. Na szczęście ja swoje zostawiłam. Moje też możesz wziąć. Zi na pewno też się dołoży. Genialnie! Powinno wystarczyć, więc moich nie ma już potrzeby używać, tak? Nie trzeba! Co? Dużo ich macie. Dobra, moje też możecie wziąć, wbrew mojej woli. Jest ich dość, by wszystkich odmienić, ale te zielone wyjce są już niemal wszędzie. I jak my w ogóle je zmusimy, żeby zjadły smakoski? Na pewno będzie bardzo ciężko oszukać oszusta. Przemyślmy to. O, pamiętasz jak Fruity skoczył po kąsek, gdy mu go rzuciłam? Może inni też skoczą, ale Cioł może rozrzucić smakąski bardzo daleko i zmienimy ich wszystkich naraz. Świetna myśl! Te wyjce są trochę jak psiaki. Czas na drugie życzenie! Zizazu, chodź no tu! Do dzieła lecą! Życzenie działa już! Wyjdźcie! Głowy do góry! Okej, lecią! Do dzieła! To naprawdę pyszne. Hurra! Udało się. Teraz wystarczy dać smakąsek każdemu, zanim zacznie się pełnia. Tak jest, zielone wyjce. Smacznego!
Cześć! Cześć! Cóż, już jest pełnia. Jeszcze ktoś ma chęć powyć? Ja się tak tylko troszkę z nich naśmiewam. Nieważne. Mam dobre wieści. Dzięki wam wszystkie wyjce szczęśliwie wróciły już do swoich wcześniejszych postaci. Miasto i mieszkańcy są cali i zdrowi. Ale mam nadzieję, że nikt nie jest zawiedziony, że musi czekać cały rok na smakąski. Ale smakąski muszą jeszcze gdzieś być. Niestety, Bi, został tylko ten jeden maleńki smakąsek. To znaczy, że muszę czekać cały rok na kolejny budynkowy dzień? Nie! Hej, mam jeszcze jedno życzenie. To, co się dzieli. Mamy podzielić ten jeden mały, nędzny smakąsek między nas wszystkich? Zobaczymy, co dzieliś umie zrobić. Już pora na trzecie życzenie. Zizazu, chodź no tu! Do dzieła, Dzieliś! Życzenie działa już! Dzielisiu, chciałabym, żeby ten smakąsek mógł być podzielony między wszystkich w królestwie. Smakąsek! Dzięki, Dzielisiu! Hej! Nie, chwila, chwilunia! Najpierw musimy wyłowić psotne przysmaki, bo psotnych przysmaków nie je się! Wszyscy to wiedzą! Och, Bazyli! Pilnujemy Frutiego! Nie martw się, Bazyli! Jak wyjdziemy z tęczowego zamku, to pójdziemy wprost na skoczną lagunę. Kocie słowo. Kocie słowo! Będzie super! To najbardziej skoczne miejsce w królestwie. Będziemy skakać pod niebo! O? Dzień dobry, Trój i Bazyli. Cześć, wasza Dzień wysokość. Dobry. Wybaczcie mój pośpiech, ale muszę pędzić, aby zdążyć na wieczne posiedzenie Rady Gadu. Wieczne posiedzenie Rady Gadu? Czyli, że nigdy nie przestają gadać? O, nie, Tru. To trwa tylko jeden dzień. Rada się tak nazywa, bowiem obraduje w wiecznym lesie. Aha, jasne. Do różowej kropki. Byłbym zapomniał, po co was tu zaprosiłem. Czy zgodzicie się popilnować zamku do mojego powrotu? Że co? Serio? Wybrałeś nas do pilnowania tęczowego zamku? Oczywiście! Ufam wam, Tru! Na pewno dacie sobie radę. Tylko szczególnie uważajcie na mój rzadki i niezrównany Kwiatus Magnificus. Podziwiajcie go, proszę, ale nie dotykajcie. Nie ma sprawy. No to na razie ruszamy! Pa, wasza wysokość, powodzenia! Ach, papa, skocz na laguno. O, rozmusz się. Na pewno w zamku też będzie fajnie. Jak to? Podłoga nie jest z gumy. Nie, ale za to jaka jest śliska. A wiesz, co można robić na śliskiej podłodze w skarpetkach? Tak? Ślizganko! Pożyczę skarpetki od strażnika. Nie pożyczę. Ale mam miękką sierść! Ślizganko! Gryzelda, a co ty tutaj robisz? Tęczowy król powiedział, że pilnujecie zamku. Pomogłabym wam, ale... Też idę na wieczne gadulstwo radnych, czy jak to się nazywało. Taki już jest los księżniczek. Dlatego chcę wam zostawić pod opiekę mojego frutuncia skarbuncia, aż wrócę. Wow. Zostawić nam Frutiego? My musimy się ślizgać. No chodź, w porządku. Fruti jest słodki. Na pewno nam nie sprawi kłopotu. Cie, na pewno nie sprawi. Dobrze. To piłeczka, Frutunia. Buźka! Pa, pa! Chodź, Bazyli, pobawimy się razem.
sport, Fruity! Doskonale ci dojdzie! O-o! O nie! Stój, Fruity! Au! Au! Zwrócę na siebie uwagę, Tru. Hej, Tru! Na pewno chce się wam pić po tej zabawie. Nie, dziękuję. Może pies ma ochotę. Przyniosę trochę wody. Zaraz wracam. Dobra. Aport. Fruity, przyniosłam wodę. Gdzie Fruity, wiesz? Chyba szuka piłki. No, to może ślizganko, zanim pies wróci. Tylko ty i ja? Spoko. Fruity? Ciekawe, co Fruity może robić w szklarni. Lepiej sprawdźmy. Ach, znów ten psiak. Stój, Fruity! Nie! Ojeju! Drugi Fruity? Trzeci Fruity? Raz, dwa, trzy, czterech Fruity? Kwiatus Magnificus! Już wiem, czemu król zabronił go dotykać. No, szczeniaczki, siad! Stać, leżeć, stać na głowie, cokolwiek. Mało śmieszne. Chodź, Bazyl! Wow! O nie! Złapałam! O nie! Jeju! Nie, 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 nie! Dużo Frutich. A zamek jest ogromny. Jak złapiemy tyle Frutich, jak nie można ich znaleźć? Potrzebuję pomocy życzeń, ale nie zostawię pięciu Frutich samych. Ja ich popilnuję, dopóki nie wrócisz, Tru. O, hej, ej, wow! Kłębuszko! Kurs ekspresowy, Kłębuszko. Do drzewa życzeń poproszę. Cześć, Zi. Tru, dobry dzień. Ha? Ubus właśnie. Rozmawiam. Ubu? Ubu to życzonko na opak. Trzeba mówić do niego od tyłu. O! Zi, cześć. Życzeń drzewa pomocy potrzebuję. Wracaj na górę, czy raczej górę nawracaj. Usiądź proszę, Tru. Czym mogę służyć? Miałam pilnować królewskiego zamku, ale nie dopilnowałam Frutiego. Potem królewski kwiatus magnificus zmienił jednego Frutiego w pięć. O, mamo. Jak drzewo życzeń może pomóc? Potrzebuję życzenia, które zbierze wszystkich Frutich. Potem znów zmieni ich w jednego psa, zanim zdemolują cały zamek. Drzewo życzeń cię wysłuchało, Tru. Pora na twoje trzy życzenia. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Proszę cię, niech życzenia są.
bardzo ciekawe życzenia, Tru. Opowiem ci o nich więcej. Sprawdźmy w życzeniopedii. Pierwsze życzenie... O, tak! Miarus. Możesz być miniaturowa albo gigantyczna. Mini giga co? Miniaturowy znaczy bardzo mały, a gigantyczny znaczy bardzo duży. To życzenie można zatrzymać strzelając tak palcami. Jasne. Jeśli bym mogła stać się bardzo duża, łatwiej mi będzie złapać wszystkich frutich naraz. Kolejne życzenie to... Złączka. Potrafi łączyć wiele obiektów w jeden. Upewnij się, że wszystkie są blisko siebie, bo nie podziała. Cenna informacja. Twoje trzecie życzenie to... floto. Oho, ale super! Tworzy ogromną bańkę, która się unosi. Wielka latająca bańka? Nie wyobrażam sobie, co to ma wspólnego z Frutim. Coś ci przyjdzie do głowy, Tru. Zawsze przychodzi. Dzięki, Zi. Dziękuję ci, drzewo życzeń, że znów mi pomocy użyczasz. Chodźcie, życzątka. Dzięki, Zi. Do zobaczenia. Pa. Bazylii, wróciłam. Mam życzenia. Gdzie wszystkie pieski? Zamknąłem je w kuchni i dałem im snickersy rybne, a sam siedzę tutaj. Dobry pomysł, prawda? Fruti, skarbie, wróciłam! Gryzelda! Jak zobaczy 5 frutich, to zacznie panikować. Dobra, ja się nią zajmę, a ty załatw sprawę frutich. Oho! Jeden jest tam. Ha? Co? Ojeju! Och, ile wyrzeczeń, żeby pomóc Tru. Jestem najlepszy. Dobra, zaczynamy. Hau! Fruti! Właśnie! Wszystko dla Tru! Muszę mieć wszystkie fruti tutaj. Ale jak mam je tutaj zabrać? Aha! Rybne snickersy. Ich ulubione. Kto chce przysmak? Teraz mam szansę. Ziza, zu, chodź na tu! Zwróć się, złączko! Życzenie działa już! Dobra, zmieńmy wszystkich fruti w jednego. Dalej, złączko, kręć się dookoła garnka jak najszybciej. Oj, spójrzmy jak to wypadło. Fruti? Udało się, złączko, brawo! Całuję mojego frusia Milusia od główki po ogonek! Bazylii? Cześć, to ja! Masz ładną brodę. Pocałowałam kota! Foj, 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 foj! Fruti, spójrz! To Gryzelda! Mój mały Fruti! Tru, dlaczego Bazylii udawał, że jest moim ukochanym frunciem niuniunciem? Wiesz, Bazylii ma dzisiaj kiepski dzień, tak jak i Fruti. To taki słodki, grzeczny piesek. A kto jest grzecznym kotkiem? Pewnie Tru woli grzeczne pieski. Mój ty Fruciu! Dobra, Bazylii, chodźmy się poślizgać. Bazylii? Jak odejdę i nigdy nie wrócę, to Tru nawet tego nie zauważy. Ale
ale za to zauważyłaby 5 bazylich. No, to jak ten kwiatkus magikus niby działa? Abrakadabra! Hokus pokus! A tak się starałem. Tak się cieszę, że znowu cię widzę, maleńki! Fruity! O nie! Tylko nie znów do szkarni! W jakim sensie znowu? Ile zaklęć może być w jednym kwiatku? Wielki Fruity to jest... Co się stało mojemu szczeniaczkowi? Uważaj! Fruity rozniesie zamek, jeśli zaraz czegoś nie wymyślę. Spokojnie, Tru. Ja się tym zajmę. Proszę, Fruity już tam nie wejdzie. Nie będzie powtórki. Oklaski dla bohatera! No już, czekam na was! Tru? Jak schwytać ogromnego psa, który nie daje się złapać? Mogę go zmniejszyć! Wizasu, chodź na tu! Ta budka, Miariusie! Życzenie działa już! Będziesz umiał zmniejszyć Frutiego? Na miejsca! Gotowy? Start! O, dobra! Już wystarczy, Miariusie! Oho! Zi wspomniał, że mam strzelić palcami, żeby przestał. O nie, ja nie potrafię! Bazyli, strzel palcami! Ja nie mam palców! Pozwól, proszę! Umiem ściągać na siebie uwagę. Szklarnia zamknięta, a ja chcę się do niej dostać. Chyba jeden sposób to przejść tak jak Fruity przez dziurkę. Wiem, że cię proszę teraz o dodatkową pracę, ale czy możesz nas zmniejszyć? Dzięki, Miariusie. Za mną, Bazyli. Hej? Hejka, Bazyli! Dokąd ty idziesz? Daleko. Ale jak to? Mieliśmy się wybrać na skoczną lagunę. Albo się ślizgać, ale bawisz się tylko ze swoim najlepszym kumplem Frutim. To ciebie lubię najbardziej. Serio? Oczywiście! Frutiego też lubię. Ale to, że bawię się z innymi przyjaciółmi, nie oznacza, że ciebie lubię mniej. Naprawdę? Tak! Jesteś moim najlepszym przyjacielem na świecie. I zawsze nim będziesz. Kocie słowo? Kocie słowo. To cudowne. Wręcz przecudnie, ale musimy uratować szczeniaczka. No chodź, Bazyli. Ślizganko! Dobra, Miariusie. Zmniejsz nas teraz, proszę. Dzięki, Gryzeldo. Dobra, dobra, tylko się śpieszcie. Ojej, jak dziwnie być takim małym. Jak teraz wyglądałyby rybne Snickersy? Będziesz mógł się im przyjrzeć, gdy tylko znajdziemy... Frutiego! Idziemy, Fruity! Whee! Dawaj, Bazyli! Przecież to łatwe! Koty spadają na 4 łapy!
Oj! Nic się nie stało? Udało się. Chyba. Znaczy, jakoś się udało. O, Bazyli! Fruity! Ktoś cieszy się na nasz widok? W porządku, Fruity. Nie ma się czego bać. Zabierzemy cię stąd. Au, au, au! No weź, no nie! Dobra, gdybyśmy tylko znowu urośli, moglibyśmy otworzyć drzwi i wejść. Co wtedy powiększyło Frutiego? Był to jeden z płatków królewskiego kwiatu. Pójdę zerwać! Znaczy, niech ktoś inny go zerwie. Nie przejmuj się, Bazyli. Musimy wpaść na jakiś pomysł. Możemy dotknąć płatków kwiatusa, jeśli do nich dolecimy przy pomocy ostatniego życzenia, flotki. A flotka nas nie porwie? Nie, bo mam dobry pomysł. Jeśli szybko pobiegniemy, kula się potoczy. Wtedy posterujemy nią w stronę kwiatu i dotkniemy płatka. Super plan! Flotko, do dzieła! Zizazu, chodź no tu! Zbudź się, flotko! Życzenie działa już! Przygotujcie się do startu! Wow! Wow! Bańka szybko się wznosi! Biegniemy w stronę kwiatu! Musimy dotknąć jego płatków! Biegnijcie, biegnijcie! Już niedaleko! Udało się! Dzięki, flotko! A teraz wracaj do plecaczka! Fruity skarbie? Fruity perło? Fruity kwiatku! Ja też się cieszę, że cię widzę, fruciaczku! Tru! Jak powiodło się pilnowanie zamku? Chyba nie było zbyt trudne. Fajnie było się ślizgać w skarpetkach. Ale doszło też do kilku wypadków, wasza wysokość. O, niestety. Nie szkodzi. Wypadki zdarzają się najlepszym. Tak, wszystko wygląda wprost idealnie, pomimo wypadków. Uff, cieszę się, że to słyszę. O, zajrzę do kwiatusa magnificusa. Chyba jeszcze nie rozkwitł, prawda? Tylko kwiatu nie udało nam się dopilnować. Przepraszamy. Ojej, ojej. Ojej! A? Fenomenalna fuksja! Jaki fart! Fart? Z powodu waszych wypadków płatki opadły wcześniej. To znaczy, że rozkwitnie wcześniej niż sądziłem. Spójrzcie! To ta chwila! Prawda, że oszałamiający? Nic nie może się równać z kwitnącym kwiatusem. Asi! Asia! Czterech tęczowych królów? Spokojnie, łatwo temu zaradzić. Na zdrówko! Widzicie? To się ciągle zdarza. To znaczy, że wystarczy powiedzieć na zdrówko? No, wspominaliście o ślizganiu się na skarpetkach, nieprawdaż? Ja też chcę. Chodźmy, Fruity. Jazda! Zaczekajcie! Zaraz was złapię! Fifafo Fruity! Tak! Namiot stoi jak trzeba! Próbuję raptem 10. raz. Jestem boski! Brawo, Bazyli! Hej, zapomniałem, że byłaś w środku. Sorki! Dziękuję bardzo, Bi. Układałam śpiworki. Cóż za cudowne miejsce. Jest wprost idealne na... Fumping! Fumping? Fantastyczny kemping. Wszystkie Gryzeldy jeżdżą teraz na fumping. Wciąż nie mogę uwierzyć, że się zgodziła. Tu jest brudno. Wiesz, że w kempingu chodzi o trudne warunki? Tak? O, uwierz mi, wiem dobrze. Nie wzięłam nawet płynu z bąbelkami. Prawda, Fruity? A, szczeniaczek. Kogoś takiego mi trzeba do szukania zaginionego skarbu. Kto chce coś zjeść? Przeniosłam brokatowe kanapki? Czyj to był pomysł? To są fanapki! Są smaczne i wspaniałe. Zapytajcie Fruity Tinka. Uwielbia je.
Przekąska! Fruti! Na fampingu się nie biega! Hej! Fi, fa, fo, Fruti to puszek, mały jak okruszek, cały tak biały jak sól! A serce ma wielce, dumne i czułe, ten szczeniaków król! Weź swoją fanapkę! Wracaj! Fuj, ślino kałuże! Zdecydowanie tu wszedł. Nie! Mój przytulaszczyk zgubi się w tym wielkim, okropniastym... Labiryncie! To labirynt! I nie jest okropniasty! Jest oszałamiający! Nie możecie tam wejść, a? Nie martw się, Tru! Odnajdę te wytwórnie śliny! Jakoś... Kim jesteś? Najwyraźniej nie słyszałaś o trolach z labiryntu. Jesteśmy wredni. Choć kiedy akurat nie jestem w pracy, potrafię być miły. Po co ktoś miałby budować coś tak nieciekawego? By schować cenny skarb przed tymi, którzy próbują go ukraść. Ale teraz mój cenny skarb tam jest! W słusznej sprawie! Między nami, trollami, zbudowałem tak zawiły labirynt, że nikt tego skarbu nie znajdzie. A, nie wyłączając mnie. Ale pies z mocą w nosie? O, twój psiaczek kundlaczek na pewno go odnajdzie. Panie trolu, tam są nasi przyjaciele. Musimy ich odnaleźć. Ach, dobra. Ale można tam wejść tylko, jeśli się rozwiąże zagadkę. Ile jagódek z tych koszyków tłustych zjeść trzeba, by brzuch twój nie był wcale pusty? O, ja to sprawdzę! Nie, Gryzeldo, musimy je policzyć pojedynczo. Po jednej. Odpowiedź brzmi jedną. Co? Źle obliczyłaś. Zjadłam dużo więcej niż jedną jagodę. Troll powiedział, ile jagódek możesz zjeść, żeby brzuch nie był już wcale pusty? Wystarczy zjeść jedną. Nie będzie już pusto. Łami za gwostka. Dobra odpowiedź. O, możecie wejść. Ale najpierw pozwolę wam zajrzeć do środka. Wow. Wow. Fantastyczny, co nie? Jeden korytarz przechodzi w następny. Wrota pojawiają się znienacka i po chwili wszystko się już w głowie miesza. Co będzie, jak sobie stąd pójdę? Kompletnie! Jak mówiłem, pozwalam wam tu wejść, ale to nie znaczy, że tu zostaniecie. Aż mi się od tego zrobiła gęsia skórka. Jestem dobry w byciu wrednym. Co teraz, Tru? Nie odnajdziemy ich w tym labiryncie. Spokojnie, Gryzeldo. Uratujemy ich. Ale bez życzeń sobie nie poradzimy. Lecisz do drzewa życzeń? Lecę z tobą. Jasna sprawa. Poradzimy sobie pod warunkiem, że będziemy działać razem. O, kłębuszko! Do drzewa życzeń, kłębuszko! Cześć, Tru i Gryzeldo! Biwakujemy z życzeniami. Te trzy zdobyły nawet odznaki. Biwakowanie jest super! Nadal będziemy o tym gadać? Kemping był tak bardzo dawno temu. Nie przyszłyśmy tu w sprawie kempingu, tylko labiryntu. Labirynt? Uwielbiam zagadki! Brzmi świetnie! To olbrzymi labirynt, w którym utknęli Fruti i Bazylii. O, to już nie jest zabawne. Usiądźmy i o tym pomyślmy. Nie, dzięki. Księżniczki to nie grzybiarki. A! Postaw mnie! Spokojnie. Cii, nic ci nie będzie. Ten grzybek zmaleje. Z czasem. Jak drzewo życzeń może pomóc? Więc ten labirynt jest zawiły. Ma ściany, które się poruszają i tym podobne. Potrzebujemy życzenia, by się nie zgubić. Pomocy, utknęłam tu. Utknąć, tak.
Jeśli utkniemy w labiryncie, przyda nam się rzeczenie odnajdujące. Dzięki, Gryzeldo! Nie ma za co. Drzewo życzeń wysłuchało cię. Pora udzielić ci trzech życzeń. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw, wysłuchaj mnie, by marzenia spełniły się. Proszę, 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 proszę. Drzewo życzeń, pięknie proszę cię. Co za wspaniała grupa życzeń! Sprawdźmy, co Życzopedia nam o nich powie. Pierwsze życzenie... Trop kropek. Zrobi tyle kropek, ile potrzebujecie. Idealnie! Żeby się nie zgubić w drodze powrotnej, wykorzystamy trop kropka. Wrócimy po kropkach! Kropki są teraz w modzie! To życzenie ma styl! Drugie życzenie to łapaczu. To linowe życzenie jest pomocne, gdy trzeba się gdzieś wspiąć lub coś związać. To może być przydatne, gdy gdzieś przypadkiem utkniemy. Na koniec macie... powolisia. W rzeczy samej bardzo rzadkie życzenie. Sprawia, że wszystko porusza się w zwolnionym tempie. To niesamowite! Nie jestem tylko pewna, jak spowolnienie ma być nam pomocne. Na pewno coś wymyślisz, Tru. Zgadzam się, Zi. I zawsze mam rację. Dziękuję, Zi. I tobie też, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Pa, Zi! Powodzenia na zwykłym kempingu! Połamania nóg! Poradzicie sobie fantastycznie! Wow, a co to ma być? Jak ja mam się stąd wydostać? Ajajajajaj, muszę cię ostrzec, moje ninja zdolności są ponoć boskie! Fruity! Och, jak się cieszę, śliniaku! Cieszyłem się, śliniaku! Okej, poruszaj się ostrożnie. Ten labirynt jest pełen... głupułapek! W nogi! Utknęliśmy! Dzięki, głębuszko. Hej! Wracajcie tu! Fruity, musimy się stąd wydostać. Podsadź mnie. Fruity? To nie pora na szorowanie. Zatkiem? Odwołuję to! Szorowanie jest najlepsze! Czekaj na mnie! Słyszałaś? To Bazyli! Idziemy w dobrą stronę! Ale jak nie zacząć iść w złą stronę? Jest tyle korytarzy! Razem będziemy szukać tych właściwych. Ale zanim pójdziemy dalej, upewnijmy się, że później znajdziemy wyjście. Zizazu, chodź do tu! Życzenie działa już! Trop kropku, czy możesz zostawić za nami trop skropek? Różowa fuksja! Ten mały jest dobry! Rudy, gdzie jesteś? Bazyli! O! Ależ sprytnie! Dobra część mnie zostawiłaby te kropki, ale potrzebuję pieska, by znalazł mój zagubiony skarb, więc... Zły troll do akcji! Bum.
jedziemy tak już od wieków. Dlaczego ciągle upadam? Gryzeldo, spójrz! Upadłaś tu już wcześniej. To znaczy, że byłyśmy tu już wcześniej. Chodzimy w kółko, to pewne. No nie! Jak to możliwe? Nie wiem. Trop Kropek zostawia tropy. Powinnyśmy zauważyć. Pan Troll ukradł nasze kropki. O, ale z niego wredulec. Bez kropek w miejscach, gdzie już byłyśmy, nigdy nie znajdziemy wyjścia. Rozwiążemy ten problem później. Teraz musimy przeszkodzić mu w przeszkadzaniu nam. Trop Kropku, zrobiłbyś dla mnie jedną wielką kropkę? Dzięki, mały. Z tą kropką będzie miał pan Troll więcej roboty. W drogę! Wielka kropka? Niby miałaby powstrzymać mnie? Rudy, chwila! Nigdy stąd nie wyjdziemy, jeśli utkniemy. Pójdę pierwszy, potem ty. Co ja ci mówiłem? Tylko obrazek na drzwiach. A, troll! Och, kolejne drzwi z obrazkiem. Te są gorsze niż tamte. Często to słyszę. By kontynuować spacer, musicie rozwiązać kolejną zagadkę. Jeśli jej nie rozwiążecie, zanim ta fontanna zniknie w ziemi, będziecie musiały stąd wyjść na zawsze. Prosimy o zagadkę, panie trolu. Jesteśmy gotowe. To taka część ptaka, której nie kręci latanie. Wejdzie do fontanny, ale sucha zostanie. Co to jest? Wejdzie do fontanny, ale sucha zostanie. Może mowa o śmierdzącej stopie? O, nie mogę mu się dobrze przyjrzeć. Szybko! Spróbujmy go złapać. Ten ptak jest zbyt szybki. Lepiej by nam poszło złapanie jego cienia. Cienia? Ptak leci wysoko, ale jego cień jest na ziemi. Jego cień może wejść do fontanny i wcale nie zamoknie. Znam odpowiedź. Chodzi o cień. Łami zagwostka. Znów dobrze. Możecie przejść ponownie, ale będę czekał na każdym rogu z zagadkami, aż się w końcu poddacie. Powodzenia! To znaczy, skuś, babo. Jak powstrzymamy tego trola od powstrzymania nas? Przemyślmy to chwilę. Musimy przed nim uciec, ale on ten labirynt dobrze zna. Tak, i jest podstępny. Musimy go więc spowolnić, żeby dogonić Frutiego i Basylego. Mam idealne życzenie. Powoliś. Witam ponownie. Poczekaj chwilę. Zizazu, chodź na tu. To działa, Powolisiu. Życzenie działa już. Cześć, Powoliś. Spowolnijmy trochę tego zagadkowego trola. Co? Mam kolejną zagadkę. Co skacze w górę? Ale nie spadnie. Troll! Pa, pa, Powolniaku! Zostań z nim, Powolisiu. Niech będzie bardzo powolny. Dzięki. Tędy. Nie mogłeś zaczekać, aż ja pierwsza przejdę? Księżniczki przodem! Takie są zasady! Obroża Frutiego! Przypomnij, żebym dodała to do listy prania. Fruti! Gdzie jesteś, mój ty śmierdziożku słodki? Śmierdzioch jest ze mną! Tutaj! Gdziekolwiek to jest! Bazyli! Idziemy! Spowolnie! Fruti!
jest frustrujący! Fruity, teraz nie jest pora na... Chwila, szorowanie nas wcześniej uratowało. Nie przestawaj, szoruj ile możesz. Udało się! O-o! Fruity? Paseli? True! Tak się cieszę na twój widok! Stęskniłaś się? Oczywiście, Bazyli. Nic wam nie jest? Nic, ale utknęliśmy tu na dole, a Fruity chce mi dać obślinione buziaki. Miau! Pomocy! Wyciągniemy was, nie martw się. Powolisz? O nie, nie masz już siły. A to znaczy... Ha! Tak, to znowu ja. Zagadek już nie będzie. Wyrzucam was obie z labiryntu i to już. Chwilunia. Ten dołek... Już sobie przypominam. To tutaj zakopałem swój skarb. Piesek go znalazł! Moja magiczna różdżka! Łami zagadki! Nie wyciągnę ich stamtąd bez mojej magicznej różdżki! Nie wyjdę z tego wstrętnego labiryntu bez mojego Fruity Tinka! Czy ty to rozumiesz? Tak! Wow! Byłabyś niezłym trolem, poważnie. Spokojnie. Mam życzenie, które pomoże ich stamtąd wyciągnąć. Zizazu, chodź no tu! Tu cię połapaczy! Życzenie działa już! Cześć, łapaczu. Potrzebuję cię, by wyciągnąć z tego dołka naszych przyjaciół. Pomożesz nam? Łap, łap, łapaczu! Łapcie za linę! Mamy! Co nas tu trzyma? Fruity, nie ruszaj tej kości! Nie! To jest mój skarb! Znalazł go! Ten skarb jest do niczego, jeśli nasi przyjaciele nie będą mogli stamtąd wyjść. To wszystko przeze mnie. Ja to naprawię! Psiaku, zaraz cię uratuję! Nie te! Jest! Łami zagadki! Potrzebuję nowej różdżki. Nie mam tyle siły, żeby wam pomóc. Tak, ten pies ma szczęki ze stali. Panie trolu, żeby z tego wyjść, pomóżmy sobie nawzajem. To znaczy ja mam pracować z nim? Próbował nas powstrzymać cały dzień. Jedyny sposób na uratowanie wszystkich to współpraca, Gryzeldo. Nie ma sprawy. Gotowy, łapaczu? Gotowa, Gryzeldo? Aha. Szkoda, że współpraca z nim polega na trzymaniu jego śmierdzących stóp. Oj. Rok temu je umyłem. Nie jest dobrze. Chodź! Złap mnie za rękę! No chodź, śliniasie! Puść to! Ciągnij ze mną, łapaczu! Uda nam się! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Dziękuję wam bardzo! Współpraca opłaciła się! Wiedziałam, że się uda! Twój skarb to psia kość? Tak, psia kość! Dlatego do poszukiwań potrzebny był piesek! Naraziłeś mojego Frutinka na to wszystko, żeby znaleźć małą, błyszczącą psią kość? Naprawdę jesteś wredny. To prawda. Byłem dla was wredny przez cały dzień. Ale robię to po to, żeby nikt tu nie wchodził i nie zgubił się w labiryncie. Ale może mi wybaczycie. proszę, zasłużyłeś. Powtarzałeś, że jesteś wrednym trolem, ale miły też umiesz być. Oddałeś właśnie swój skarb mojemu skarbowi. Jak tu się oprzeć temu słodziakowi?
Chyba nikt nie zbiednieje, jak czasami odwiedzisz Frutiego. Naprawdę? O, dziękuję, dziękuję! Księżniczkowy przytulaniec! Jak się stąd wydostaniemy? Za tym super wąchaczem! Jej, fumping! Co to fumping? Jest super, spodoba ci się. Chodź! Podać pustą doniczkę? O! Nie jesteście Bazylim. Brawo, mali pomocnicy. Zastanawiam się, gdzie poszedł mój duży pomocnik Bazyli. O, rybne znikersy. A, deszcz leje! Deszcz leje, deszcz drapie, a mój Bazyli drapie. Zapomniałeś, jaki dziś mamy dzień? Czy to dzień spania na trawie? Nie. Dzień czesania? Nie. Dzień z wielkim obiadem? Nie, głup Tasie. Dziś pomagamy Gryzeldzie w jej ogrodzie. Pytam! Zatrzymaj się! Gdzie się wybierasz z naszym kwiatkiem? Spokojnie, Bi. Daję je Gryzeldzie, żeby posadziła je w swoim ogrodzie. O, jesteś kochana. Dobra, koniec gadania. Wsadźmy te kwiatki na tamten wózek. Co to ma znaczyć? To jakiś kryształ. Pachnie miętowo. Jaki kryształ tak pachnie? Może uda nam się dowiedzieć, jeśli go wyczyścimy. Coś się dzieje? Nie wiem, co się stało. Sądzę, że ten kryształ zamienił łopatę i bomblomus miejscami. Wow! Kto by pomyślał? Prawdziwy, seryjnie działający zamienimaniek. Zamienimadło. Zamienimaczek. Zamieniadło. Zamieniadło! To jest dobre. To miałem na myśli tak. Widziałeś kiedyś coś tak niesamowitego? Pomyśl o wszystkim, co można zamienić. To moja piłka! To moja piłka! Super! Daj mi, proszę! Czuję się dziwnie. No coś ty. Widzę siebie. A ja wyjątkowo przystojnego kociaka. Zamieniadło zamieniło nas ciałami. Nie mogę być kotem. Spójrz na mnie. Jak mam być dwunożnym człowiekiem? Dziewczynką! Nie znam się na tym zupełnie. Musimy to odkręcić. Jak mam coś złapać tymi łapkami? A, te palce to po co są? Kręcą się tylko ciągle. Kiedy wreszcie przyjdziecie pomóc mi w ogrodzie? Gryzmolki za chwilę go zniszczą. Pomocy, Tru! Myśli, że ty to ja. Odpowiedz coś. Na przykład? Hej, kto to powiedział? Zaczekaj, daj mi chwilę. Jesteśmy w drodze. Będziemy niedługo. Uff. Jesteśmy w drodze? Tru, nie pokażemy się tak Gryzeldzie. Musimy. Obiecaliśmy to jej. Weź ten kryształ, na miejscu coś wymyślimy. Ach, dobrze, ale kiedy tam dojdziemy, chcę być znowu kotem. Jak wy ludzie możecie żyć bez futerka? Zimno mi! Krzak tam, gdzie ławka, a ławka tam, gdzie krzak. Nie. Tak też nie jest dobrze. Odłóżcie je z powrotem. Dobrze. Zamieńmy się na ciała, zanim pójdziemy do Gryzeldy. Ciężko jest cokolwiek złapać takimi łapkami. Kogo ja tam słyszę? O nie, idzie do nas. Niech ona do nas mówi. A, tak, dla odmiany. Hello! Cześć, Gryzeldo. Tru? Bazyli? Dziwnie mi brzmicie. Nieważne. Ta-ta-da-dam!
Wszystko stąd powinno być tam, a wszystko stamtąd ma być tutaj. A ru! Co to ma znaczyć? Ręce mam wciąż brudne od ziemi. Okej. Okay. Co to jest? Ta-dam! O, jakie to słodziutkie, tru. To kryształ? Pachnie jak miętówka. Będzie idealną ozdobą mojego ogrodu. Tru, potrzebujemy tego zamieniadła. Czemu nie powiedziałaś, że nie jest dla niej? Gdybym jej powiedziała, dowiedziałaby się o zamianie. Gryzmolki, umieśćcie to w ogrodzie na fontannie. To najważniejsza ozdoba, więc strzeżcie jej jak oka w głowie. Praca w ogrodzie jest męcząca. Pora na drzemkę. O, i kryształ ma błyszczeć, żebym mogła się w nim przejrzeć. Przecierajcie go co kilka sekund. Servus! Przecierasz? Co kilka sekund? Gryzmolku, nie! Bo wszystko... Pozmieniasz! Gryzmolki, musicie mi oddać kryształ. Ale wszystko pozamieniacie. Musimy zatrzymać to zmienianie. Nie lękaj się! Ten ninja kot... dama, odzyska go! Bazyli? Nie wiem, co zrobić z tym ciałem. Miau! Jestem kotem. Skaczę. Ninja kot do boju! Miotełką w kota. Chwyt poniżej pasa. Nie ma pazurków, nie ma! Zwykle ląduje na łapkach. Spójrz! Promienie trafiają wszędzie, tru! Nawet do tęczowego miasta! Fuj, z musztardą! Naprawić. Potrzebujemy życzeń. O, kłębuszko! Cześć, kłębuszko. Prosimy do drzewa życzeń. Uważaj! Was przeniosę tutaj, a wy skoczne życzenia przeniesiecie się tam. Cześć, Zi. Witajcie, Tru i Bazyli. Postanowiłem zamienić miejscami niektóre z życzeń. Och, znowu zmiany. A nie może być tak, jak było zawsze? Tru, coś jest nie tak z twoim głosem. Brzmisz jak Bazyli. Nie, nie, głos mam taki sam jak zawsze, Zi. Oj, Bazyli. Mam coś nie tak z oczami. Z uszami zdaje się też. To mi się chyba śni. Życzenia, obudźcie mnie. W pracy nie można przecież spać. Dziękuję, życzenie. Spokojnie. Nie śpisz w pracy. Zamieniliśmy się ciałami. Tak. Tru wykopała kryształ. Nazywa się zamieniadło. Ono zamienia. Teraz jestem człowiekiem, a ona kotem. Tęsknię za futerkiem. Wielka grawitacjo. To jest dopiero problem. Chodźcie, usiądźmy i to przemyślmy. Uff.
jak życzenia mogą wam pomóc? Więc najpierw musimy odebrać zamieniadło Gryzmolkom. Gryzelda sądzi, że dostała je od Tru w prezencie, a to nieprawda. O, dość niezręcznie. Nawet bardzo. Ale może życzenie pomoże nam dać Gryzeldzie coś, co spodoba jej się bardziej. Kiedy odzyskacie kryształ, wrócicie do swoich ciał i wszystko będzie jak dawniej, tak? Nie do końca. Promienie kryształu dotarły nawet do tęczowego miasta. Bezpieczne lądowanie. Pora udzielić wam trzech życzeń. Chwilę. Tru zwykle prosi o życzenia, ale to ja jestem Tru. Drzewo życzeń zawsze pozna prawdziwą Tru. Ale Tru potrzebuje plecaka. A, no tak. Ha, idealnie. Jestem gotowa. Drzewo życzeń, czyli swoich wspaniałych owoców. Grupa życzeń Bazylii. Tru. Sprawdźmy, co mówi księga. Pierwsze życzenie... Wąchal. To węszące życzenie ma mocny nos i wytropi wszystko. Jeśli jego nos jest wystarczająco mocny, mógłby nam pomóc zanieść zamienione rzeczy na miejsce. Mocny w kichaniu. Na bank. Drugie życzenie to... Zylion. Jedno z moich ulubionych. Kopiuje wszystko idealnie w jednym egzemplarzu czy w stu. W zależności od potrzeb. Skopiowanie czego pomogłoby mi najbardziej? Zamieniadło! Mogłabym dać jego kopię Gryzeldzie, wtedy odzyskałabym oryginał. Ostatnim życzeniem jest... A, mam! Patrzyk! Widzące życzenie. Widzi rzeczy, których nasze oczy nie dostrzegają. Nie wiem, po co nam widzące życzenie. Ale na pewno skorzystam z jego pomocy. Na pewno, Tru. Dziękuję, Zi. I tobie też, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich wspaniałych życzeń. Jesteś najlepszy, Zi. Powodzenia, Tru Bazylii. Tobie też, Bazylii Tru. A, jak się masz, kwiatusie wielgusie? Jest i pszczółka. Kierpka limonkowa rzuć. Pszczółka to ja. Cóż, lepiej poćwiczę bzyczenie. Bz, 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 bz. Przerwa na lody. Bi, najpierw załatwmy zamieniadło. Lody potem. O, racja. Pora je odzyskać i powstrzymać całe to zamienianie. Bi, Zazu, chodź na tu. Zaciera, Zylion. Życzenie działa już. Gotowy, Zylion? Cześć, Gryzmolki. Naprawdę potrzebny mi ten kryształ. Nie, Ja wam go nie zabiorę. Zrobię jego kopię. Idealnie. Potrzebna nam jedna kopia zamieniadła, ale taka bez mocy. A, wyspana księżniczka to wesoła księżniczka. W
wystarczy spania, sprawdźmy, jak się mają sprawy w mocy. Mój kryształ! Jak dziwnie. Czy wszyscy właśnie urośli? O! Jestem psem! Czemu jestem psem? Strasznie mi przykro, Gryzeldo. Czemu mówisz jak true? Ty i Gryzmolki nie mieliście dostać mojego kryształu. To zamieniadło, które zamienia rzeczy. Ludzi też! I koty! Zamieniło nas ciałami. Dość osobliwe. A! On jest... Zamieniłam się na ciała z Fruity? A to co? To mnie goni? Zamieniadło! Jestem tuż za tobą! Mam je! Zostawiam na nim ślad łapek! O nie! Jak je teraz znajdziemy wśród tylu zamieniadeł? Nie martw się, Zylion. Nie twoja wina, że się przestraszyłeś. Jesteś bardzo pomocny. To jest straszne. Jestem psem. Strasznie słodkim psem, ale psem. Trudy, nie! Zachowuj się, jesteś księżniczką. Chodź, Bee. Musimy odnaleźć prawdziwe zamieniadło. Jestem tuż za tobą. To nie mój przystanek! Popatrz, wszystko jest tutaj bardzo poważnie wymieszane. Au! Skąd się tu wzięły te drzewiska? Basili, spójrz! Znalazłam je! True? Wow, to jak wielka gra wchowanego z kryształami. Jak odnajdziemy prawdziwe zamieniadło wśród tylu kopii? Cóż, najpierw musimy zebrać w jednym miejscu wszystkie kryształy. Dobrze, ale jak je wszystkie odnajdziemy, jeśli nie wiemy, gdzie są dokładnie? Nie musimy ich widzieć. Wystarczy, że je wyczujemy. Ach tak, pachną jak miętówki. Zizazu, chodź na tu! Wąchalu, potrzebuję cię, byś odnalazł wszystkie kryształy. Pachną jak miętówki. Możesz je dla nas odszukać? Idzie mi coraz lepiej z paluszkami. Zdaje się, że to wszystkie. Dzięki, mały. Teraz trzeba tylko odnaleźć prawdziwe zamieniadło. Na szczęście znam pewien sposób. Prączkę? Nie. 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 Pomóc ci? Nie, dam radę. Nie. Moje ramię, skurcze! To mi zajmie wieki. Moje ramię! Nie. Zamieniadła nie ma wśród tych kryształów. A może to jeden z tych? Musi być jakiś sposób na odnalezienie zamieniadła bez potrzeby pocierania kryształów. Pomyślmy o tym. Ostatnie życzenie to Patrzyk. Widzi rzeczy, których my nie widzimy. Tak, co jest na zamieniadle, czego nie widzimy? Odciski moich łapek! Zostawiłam je na krysztale, kiedy próbowałam go złapać! Tego
pomoże szukać Patryk, by odnaleźć zamieniadło. To jest super świetna idea! Do dzieła! Zizazu, chodź do tu! Do dzieła, Patryku! Życzenie działa już! Cześć, Patryku. Szukamy pewnego kryształu z odciskami kocich łapek. Jesteś gotów go szukać? Gdzie on jest? Ślad kociej łapki! Ninja kot trunos! Ja! Niezła moc w ogonie! Wiesz, jak to mówią, Bi? Praktyka czyni miaustrza. Dzięki, Patryk! Bardzo nam pomogłeś! Brawo, Tru! Teraz zamień nas w mig. Dobrze, Bazyli. Bąsik. Bez bąsika. Ogonek. Brak ogonka. Chodźcie wysokie mniemanie o sobie. Brak ogonka. Wróciłem! Jestem szczęśliwa, Bi. Ale mamy znacznie więcej do zamienienia. Chodź. Nie możemy się chwilę pocieszyć? Dobrze. Jednosekundowa dyskoteka. Okej, szybko. Pozamieniajmy co nieco. Nie można zmarnować całej praktyki. Zamieniasz, Tru. Machanie ogonem już mnie nie bawi. Ten kryształ wyglądał tak bosko w moim ogrodzie. Nie wiedziałam, że nie był dla mnie. Spokojnie, Gryzeldo Fruity. Możesz wziąć wszystkie jego kopie. Tylko nie pytaj mnie, ile ich tu mam. Nie liczę do tylu. Zamień ich z powrotem, szybko! Zamieniaj! Fruity! Całowałam kota! Chwilę. Brak ogona, paluszki są, ukłony jak z bajki. Idealnie. To ten, co zrobisz z tym zamieniadłem, Tru? Wiesz, znam idealne miejsce, gdzie nie będzie dla nikogo problemem. Gotowe. Najbezpieczniej pod kwiatkiem.
bomblomusowe kule! Okrągłe dania warte chrupania. Zajmę się tym osobiście. Gryzelda? Wyglądasz inaczej. Zrobiłaś coś z włosami? O, zauważyłeś! Mogłybyście zatrzymać tego robota dla nas? Thank you.
na pewno znajdziemy rozwiązanie.
Odbiorę ją! I jeszcze raz! Yep. Mam cię! Ups! Przepraszam, Bazyli! Dziękuję, maluszku! Odbiorę ją! Ups! A głową odbija się tak! Witaj, tęczowy królu! To jest auto wyścigowe! Ale fajnie! A to mój tęczowy rajdowiec! Witaj, rajdowcu! Na co ci dyniowy ścigacz? Wiele księżyców temu mój strażnik i ja razem się ścigaliśmy. I teraz czasami jeszcze się przejedziemy, by poczuć wiatr w pelerynie. Prawda, tęczowy strażniku? Mhm. Jaka to była frajda, kiedy okrążaliśmy królestwo naszym ścigaczem? Jak myślisz, o czym teraz myślę, Bi? Że już pora na rybne znikersy i drzemkę na kolanach? Później się zdrzemniesz. Teraz zbudujemy swój własny ścigacz. O, ten pomysł znacznie bardziej mi się podoba. No chodź. Pa, pa! Bardzo jestem ciekaw, jak im pójdzie. Zbuduję jemy rakietę jak wy. Taką super mega i git. We włosach hu, 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 hula nam już wiatr. Będzie cza, 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 po prostu będzie czat. Drugie z kotkiem, no przybij piątkę. Jak odpali, pora szaleć. I pełnym gazem ruszamy razem. Bo jadę z tobą!
Gwiezdny pył jest cudowny. Mówisz poważnie? Och, tak. Wasz ścigacz jest niesamowity. Ogłaszam pierwszy wielki tęczowy rajd w tęczowym królestwie. Ura! Będziemy się dobrze bawić. Witajcie na wielkim tęczowym rajdzie. I będziemy się ścigać. Konfetti ze Snickersów. Powitajmy tęczowym okrzykiem naszych dzisiejszych rajdowców. Na ścigaczu numer 4 Yeti. Ścigacz numer 2 tęczowy miastobus. Tak, to ja. W ścigaczu numer 5 mój tęczowy strażnik. W ścigaczu numer 3 leśne kwiatodzieci. W ścigaczu numer 1 Tru i Bazyli. I ścigacz numer 6, czyli księżniczka Gryzelda. O, cześć, Gryzeldo. Twój ścigacz jest taki... gryzeldowy. Dziękuję, Tru. Mój gryzmobil to najlepszy luksusowy pojazd w okolicy. To pojazd zwycięzcy, a każdy wyścig takiego zwycięzcę ma. Ja myślę, że zwycięzcą jest ten, kto najlepiej umie się bawić. Prawda, puchate myszki? Puchate myszki, takie puchate i puchate. Powodzenia, rajdowcy! Łagodnych zakrętów! Rajdowcy, wystartujecie stąd, zi, za, zium, przez całe królestwo, podążając za tymi zielonymi strzałkami drogowymi. Pierwszy ścigacz zi, za, zium na mecie wygrywa! Zapnijcie pasy, tęczowi rajdowcy! Włączcie silniki swoich maszyn! Pora na wielki tęczowy rajd! Do boju, do boju, do boju! Powinienem się chyba ścigać. Przejedźmy się! Byłem. Widziałem. Byłem. Widziałem. Coś nowego! A nie, to już widziałem. Chwileczkę, Bazyli. Tęczowy król powiedział, że mamy jechać za zielonymi strzałkami. Te są czerwone. Nie patrz! Będzie niedobrze. Gdzie ostatnio widzieliśmy strzałkę zieloną? Tam gdzieś. Większość zielonych strzałek wskazuje tam, więc tam powinna być nasza trasa. Cześć, mały pomocniku. Przekręcisz tę zieloną strzałkę, żeby wskazywała właściwą trasę? Dziękuję. Wielcy tęczowi rajdowcy! Jedźcie za nami na właściwą trasę! Wspaniale! O, nadjeżdżają pozostali rajdowcy! Musimy przyspieszyć albo... Uśmiecha się Pyszczek. Wracajmy na rajd. To jest...
jest mój szczęśliwy dzień. Mój gryzmobil wpadł w dołek i nic się nie stało. Wow, to ciekawe. Kryształy się obkruszyły. Jeśli ktoś na nie najedzie, mogą mu rozerwać oponę albo jeszcze gorzej. Pech, trzeba być po prostu ostrożnym na drodze. W drogę, Fruity. Uwaga! Pędzę, pędzę, ścigać wszystkich będę. Trzymajcie się! Ojej, nie powtarzajmy tego więcej. Nikomu nic się nie stało? Cześć! No jasne. Oj, to nie mój przystanek? Wiesz, mój też nie. Zażaleń nie uwzględniam. O, i przebiłem sobie oponę. Tru, co zrobimy? No co teraz? Spokojnie, rajdowcy, Tru się zna. Znasz się, prawda? Bo ja nie. Najzupełniej nie. Najzupełniej tak. Wszystko naprawimy. Mały, poskakuj trochę wyżej. Hej, możemy wreszcie wrócić na trasę? Proszę, jak nowa. Dzięki, Tru. Nie ma sprawy. A teraz wracajmy na trasę. Tam była nasza trasa? Utknęliśmy! Wiem, jak to się w filmach kończy! Myślałem, że to ja będę panikował, ale on przebija wszystko. Pójdziemy pożyczenia? Wiesz, naprawa pękniętej opony to jedno, ale do przeniesienia takiego głazu zdecydowanie potrzebujemy pomocy życzeń. Kłębuszko! Wracamy niebawem do drzewa życzeń. Szybciej, Kłębuszko! Szybciej! Dzięki, Kłębuszko! Cześć, Zi! Cześć, Tru i Bazylii! W samą porę na rajd! Na mój sygnał, gotowi? Start! To jak wam poszedł wasz rajd? Chwileczkę, skoro jesteście tu i się nie ścigacie, to znaczy... Mamy wielki kłopot, Zi. Rajdowcy utknęli na dnie kanionu, a jedyne wyjście stamtąd jest zablokowane. Wielkim głazem, który zrobił... Pioruny i błyskawice! Musimy to przemyśleć. O, chwila. Oto nasz zwycięzca! Chodźcie, usiądźmy i pomyślmy. Jak chcecie rozwiązać ten problem? Potrzebujemy życzenia, by ominąć ten głaz i wrócić na trasę wyścigu. A moje puchate myszki się denerwują, kiedy nie jedziemy. Jak wielki jest ten głaz? Jest ogromny! Potrzebujemy życzenia, które go stamtąd usunie. Drzewo życzeń wysłuchało waszych próśb. Pora udzielić wam trzech życzeń. Jestem gotowa! Drzewo życzeń, czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Czy mi swoich wspaniałych owoców użyczysz? Drzewo spraw, proszę cię, niech życzenia spełnią się. Drzewo spraw. Yeah.
Drzewo życzeń, pięknie proszę cię. Otrzymałaś bardzo ciekawe życzenia. Co życzopedia powie nam o ich mocach? Życzenie pierwsze... Jest! Miarek! To życzenie może zmienić rzeczy duże w małe i odwrotnie. Może nam pomóc przedostać się obok głazu, zmniejszając go dla nas. Sprawdźmy kolejne życzenie. Łapaczu. Jest jak lasso. Możesz coś nim złapać i przenieść. To świetnie. Jeśli któryś ścigacz wpadnie w dołek, możemy wykorzystać łapaczu. I ostatnie życzenie... Gomicki. Jest giętki, miękki i bardzo sprężysty. Nie jestem pewna, jak go wykorzystać, by pomóc rajdowcom. Ale na pewno wymyślę jakieś zastosowanie. Dziękuję, Zi. I dziękuję tobie, drzewo życzeń, za użyczenie mi swoich życzeń. Jesteś gotowy, Bazyli? Pewnie! Co? Naprawdę lubię puchate myszki. Dzięki, Zi. Powodzenia! Udanego rajdu! Czy już wymyśliłaś, jak nas stąd wydostać? Czy już? Czy już? Spokojnie, wymyśliłam. Ziza, Zu, chodź no tu! Do dzieła, Miarku! Życzenie działa już! Widzisz ten ogromny głaz blokujący drogę? Musimy go zmniejszyć. Miarku. Droga jest czysta. Pora się pościgać. Zatrzymajcie się wszyscy! Nie przejedziemy tędy! Kryształy przebiły mi oponę! Jeśli spróbujemy przez nie przejechać, wszyscy przebijemy opony. Zmniejszyć ich nie damy rady. Mam już! Miarku, zmniejsz nas wszystkich, proszę. Powiem, że tego się spodziewałem. No dalej, rajdowcy! Jedziemy! O, trzymajcie się! Nie zna jazda! O, rany! Niezła trasa! Moja woda! Jestem kotorajdowcem! Szykuj się do powiększenia na zmiarku! To nie mój przystanek! Zakaz jedzenia i picia w pojeździe! Dzięki, Miarku! Ten rajd nie mógł być fajniejszy! Na pewno? Myślałam, że może chciałbyś pokierować! Jesteś najlepsza, Tru! Jestem, naprawdę jestem. Zapnij pasy! Do przyspieszenia służy przycisk po lewej, a ten drążek na... Yeah! Ej, to leśne kwiatodzieci! Ahoj! Papatki! Żaden rajdowiec mnie teraz nie wyprzedzi! Wspaniale! Jednak są coraz bliżej, wcale nie wspaniale. Potrzebuję przyspieszyć, żeby nie zapeszyć. Aktywacja Gryzmo Turbo! Tak! To jest dopiero frajda! Że jesteśmy cali. Gdzie jest miastobus? O, nie martw się o mnie, Tru. Utknąłem tylko na kaktusie. Utknąłem na kaktusie! Ściągnijcie mnie! Natychmiast! Yeti!
Fruity, jesteście duże i silne. Możecie mu pomóc? O, zaraz zwymiotuję. Jeśli Yeti mu nie pomogą, to kto? Super silne lino życzenie. Łapaczu, bierz się do pracy. Zizazu, chodź do dziu. Do dzieła, łapaczu. Życzenie działa już. Potrzebujemy linę, żeby ściągnąć stamtąd autobus. Dałbyś radę? Łap, łap, łapaczu. No. Czy długo wam z tym zejdzie? Poradzisz sobie, łapaczu, ja to wiem! O, poczułem ten uścisk! Ostrożnie! Gotowy na start! Świetna robota, łapaczu! Tak! Bardzo, bardzo ci dziękuję! Ja też! Nie wystawiać rąk! Pora wracać do plecaka. No dobra, rajdowcy. Mamy do ukończenia rajd. Prędzej, gryzmolki! Prędzej! Życzenie, Bi. Gumicki żelo życzenie. Jak wielki żeloklocek mają uratować? Gumicki może pokryć pojazd Gryzeldy i odsunąć go od przepaści. A jeśli pojazd spadnie? Wiesz, będą otoczeni galaretką, więc będą mieli miłe, miękkie lądowanie. Jesteś pewna, że to zadziała, Tru? Jestem bardzo delikatna. Ta, delikatna. Jak pazur u nogi Yeti. Potrzebujemy twojej pomocy. Zizazu, chodź lotu. Do dzieła, Gumicki. Życzenie działa już. Dobrze, Gumicki. Potrzebuję, byś uratował Gryzeldę. Gotowy? To do dzieła. W dół najszybciej jak się da i złap Gryzmobil. A gdzie ty lecisz? Świetna robota, Gumicki! Niesamowita! Dzięki, Gumicki! Jak się czujesz, Gryzeldo? Dobrze, dziękuję, Tru. Ale nadal mam rajd do wygrania. Do zobaczenia na mecie! Jazda, zawodnicy! Pora się pościgać! Przed nami jest jakiś pojazd! Nie, 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 nie! Oto pierwszy ścigacz na mecie naszego wyścigu! To Leśne Kwiatodzieci! To nadal nie mój przystanek! Wysiadaj. Jak to możliwe, że nie wygrałam? Może przynajmniej dobrze się bawiłaś? Tak, bawiłam się świetnie, więc wygrana to nie wszystko. Ha, kto by pomyślał? Serdecznie gratuluję wszystkim zawodnikom! Świetna zabawa, tęczowy królu. Cudownie!
A teraz uczcijmy to królewskimi przekąskami i napojami. Przekąski i napoje? Mhm. Wszyscy więc jesteśmy zwycięzcami.